tabletki antykoncepcyjne mogą zmniejszać ryzyko raka jajnika. Nowe badania: tabletki antykoncepcyjne zmniejszają ryzyko raka jajnika u kobiet z mutacją BRCA. Stosowanie tabletek antykoncepcyjnych ma związek ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju raka jajnika u kobiet posiadających mutację BRCA, informuje American Journal of Obstetrics and Gynecology. Naukowcy z holenderskiego Instytutu Badań nad Rakiem w Amsterdamie badali zależność pomiędzy stosowaniem doustnej antykoncepcji a ryzykiem raka jajnika u 3989 kobiet z mutacją BRCA1 i 2445 kobiet z mutacją BRCA2. Uczestniczki, u których zdiagnozowano raka jajnika, rzadziej stosowały doustną antykoncepcję 58,6%. Kobiet z BRCA1 i 53,5%. Z BRCA2. W grupie, u której nie zdiagnozowano nowotworu, tabletki przyjmowało 88,9%. Kobiet z BRCA1 i 80,7%. Z BRCA2. Na zmniejszenie ryzyka pozytywnie wpływał także dłuższy czas stosowania tabletek oraz stosowanie ich w niedalekiej przyszłości. Kobiety z BRCA1 i BRCA2, u których zdiagnozowano raka jajnika, stosowały antykoncepcję średnio przez 7 lat, podczas gdy te, które nie zachorowały, średnio 8 lat grupa z BRCA1 i 9 lat grupa z BRCA2. Dziedziczne mutacje BRCA są istotnym czynnikiem ryzyka kobiecych nowotworów. W przypadku mutacji genu BRCA1 ryzyko wystąpienia raka piersi wynosi od 50 do 80%. A ryzyko raka jajnika około 45%. Przy mutacji BRCA2 jest to odpowiednio 31,56% i 11,27%.